opały, które panują nad zachodnią Europą, w weekend dotrą również do Polski. W związku z tym zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia na zachodnią część kraju. W piątek Polska była pod wpływem wyżu z centrum nad Niemcami. Jedynie na wschodzie kraju oddziaływał jeszcze niż znad Morza Barentsa, który przynosił w tej części Polski przelotne opady deszczu oraz burze. W nocy z piątku na sobotę początkowo opady deszczu występować będą jedynie na północnym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze będzie to pogodna noc. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej będzie w Kotlinach Górskich od 7 do 9 stopni. Na wschodzie temperatura minimalna wyniesie 10-11. Najcieplej będzie na zachodzie około 17 stopni Celsjusza. W sobotę nad zachodnią część kraju napływać zacznie gorąca masa powietrza pochodzenia zrutnikowego i w tej części kraju temperatury maksymalne przekroczą 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na krańcach zachodnich, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 33 stopnie, natomiast w niedzielę w tej części kraju będzie jeszcze cieplej. Temperatura maksymalna przekroczy 35 stopni Celsjusza. W związku z tym zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia o upale. Dodatkowo temperatura minimalna w tej części Polski w nocy z soboty na niedzielę wyniesie od 18 do 20 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, ale również powyżej 30 stopni Celsjusza będzie na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem pierwszego stopnia. Jeśli chodzi o sobotę, na przeważającym obszarze kraju będzie to bardzo ciepły dzień, jedynie i słoneczny, jedynie więcej deszczu, miejscami słabego deszczu możliwe jest na północy Polski. Tutaj też będziemy mieli nieco wyższe, większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 20 do 23 stopni w północnej części Polski. W centrum będzie to około 26 stopni, natomiast najcieplej do 32 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. W tej części kraju ten wiatr też może być porwisty. Noc soboty na niedzielę na zachodzie kraju będzie bardzo ciepła. W tej części Polski temperatura minimalna wyniesie około 20-18 stopni Celsjusza, natomiast chłodniej będzie na wschodzie i na północy od 13 do 17 stopni. Niedziela ponownie bardzo gorąca. Temperatura maksymalna praktycznie w całym kraju przekroczy już 30 stopni, natomiast najchłodniej będzie na północy. Nad Polskę zacznie napływać z północy chłodniejsza masa powietrza. Z tego względu w północnej części kraju będziemy mieli bardzo silny kontrast termiczny, jeżeli chodzi o temperaturę. W północnych województwach temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 25-26 stopni Celsjusza, natomiast na pozostałym obszarze od 29 na wschodzie, około 31 w centrum, do 36, a być może lokalnie nawet 37 na krańcach zachodnich. Na północy Polski występować też będą opady deszczu. Możliwe są również burze, w trakcie których deszcz będzie intensywny. Wiatr chwilami będzie umiarkowany i porwisty. Na północy wiał będzie z kierunku północnego, natomiast na pozostałym obszarze będzie to kierunek południowy. W poniedziałek od północy postępować będzie ochłodzenie, a gorąco będzie jeszcze tylko na południowym wschodzie. Niestety spodziewamy się przelotnych opadów deszczu oraz burz.